Oddalone od siebie o 2000 kilometrów i 50 dni pieszej wędrówki leżały dwie krainy. Piękne, choć z perspektywy Warszawy czy Paryża uznawane za prowincjonalne, ale jednocześnie tak niezwykłe, że co roku właśnie tutaj mieszkańcy dużych metropolii pragną spędzać swój wymarzony urlop. Polska Warmia i Mazury oraz bretońskie Côte d'Armor to dwa partnerskie regiony, które łączą ponad dwie dekady międzynarodowej współpracy. Falisty i pagórkowaty krajobraz obu krain pokrywają lasy, pola uprawne i łąki. Zielony pejzaż przecinają granatowe wstęgi kanałów. W Bretanii prowadzą do morza. Na Mazurach łączą ze sobą wielkie jeziora mazurskie. Białe trójkąty żagli łopoczą pod polską i francuską banderą. To tutaj najlepiej się wypoczywa. Turyści korzystający z przyrodniczego uroku obu regionów chętnie wyruszają w podróż wehikułem czasu, zwiedzając średniowieczne zabytki. Nie trzeba dodatkowego pretekstu, aby z przyjemnością opuścić zakorkowane arterie stolicy i udać się na wypoczynek do Bretanii, w szczególności do Côte d'Armor, albo na Warmię i Mazury. Pewne wydarzenia jednak bywają dodatkowym magnesem przyciągającym turystów z całego kraju. To liczne festiwale muzyczne, artystyczne i kulinarne. Czy właśnie te podobieństwa zdecydowały ponad 20 lat temu o nawiązaniu współpracy między tak odległymi regionami Europy? Oczywiście nie tylko. Aby zrozumieć źródło tej przyjaźni, warto cofnąć się do początku lat 80. w Polsce, kiedy to Francuzi entuzjastycznie angażowali się w pomoc polskiemu społeczeństwu w walce z reżimem komunistycznym. W czasie solidarnościowego zrywu Polaków to właśnie z Brytanii wysyłano do Olsztyna paczki z żywnością, lekami, artykułami podstawowej potrzeby. Powiedzenie "prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie" jest najlepszym podsumowaniem początków naszej współpracy. Dziś, dzięki twórczej i owocnej wymianie, wzbogacają się obie strony. Ale wciąż czujemy wdzięczność za wsparcie w tamtym trudnym czasie. Francuzi czasem mówią, że ktoś wszedł do swojej muszli. Jak to będzie brzmiało po francusku? Rentrer dans sa coquille. A co to znaczy? Schował się w muszle, jakoś tak autentycznie to widzę. Skrył się, skulił. Może schować się, tak jak ślimak? W swoim domku? Zamknął się w sobie? Myślę, że to może być jakieś ciepłe miejsce, może dom? Zamknął się w sobie. No to zapowiedź seksu. Wszedł do swojej muszli, wszedł do swojego domu. Schował się przed światem? To oznacza odciąć się od świata, zamknąć się w wieży z kości słoniowej. Sztuka jest zaiste nie chlebem, lecz winem życia. Współpraca kulturalna pod egidą Centrum Polsko-Francuskiego. Czasem powiadają, że ktoś dał się obtoczyć w mące. Jak to będzie brzmiało? Se faire rouler dans la farine. I co to znaczy? Został wpuszczony w maliny? Francuzi tak bardzo kochają jeść i tak delektują zawsze, celebrują posiłki. Może o to chodzi, żeby zrobić z siebie takie ciasto francuskie? Ktoś dał się spanierować, zawinąć, usmażyć? Wydaje mi się, że to może ktoś, kto dał się oszukać w jakiś sposób. Tak, chyba obstawiałabym na coś takiego. Albo, że obrósł piórka po naszemu, na przykład. Został zdominowany przez kogoś? Uszkodził się chyba. Ja bym powiedziała, że dał się zrobić w bambuko. To znaczy dać się komuś oszukać, dać się nabrać. Wysiłek, który wykonujemy, aby być szczęśliwym, nigdy nie jest stracony. Rozwój partnerstwa w Europie, współpraca stowarzyszeń.
Czasami powiadają Francuzi, że ktoś jest w cebulkach. Jak to będzie brzmiało w oryginale? Être aux petits oignons. I w jakiej sytuacji to mówią? Że jest w nostalgicznym, płaczliwym nastroju. Jakby obrós w piórka, jakieś narcystyczne nastawienie. A to nie jak Shrek, że warstwy ma jakieś i że w ogóle musi zdjąć te cebulki z siebie? Każdą warstwę? Nie wiem, chyba coś takiego. A to jak ogr. Nie, no nie, chyba nie, to nie o to chodzi. Ale chyba, że właśnie, że ma jakieś warstwy, które może zdjąć i coś odsłaniać pewnie. No, cebula ma warstwy, więc chyba, że się ubrał grubo. Ubrał się na cebulkę? Tak się nie, na pewno nie, no ale nic innego mi się z tym nie kojarzy. To oznacza być otoczonym opieką przez kogoś, czuć się bezpiecznie, być jak pączek w maśle. Brak doświadczenia pozwala młodości na dokonanie tego, co starość uważa za niemożliwe. Staże, praktyki, wolontariat. W pewnych sytuacjach Francuzi mówią, że anioł przeszedł. Jak to będzie brzmiało? C'est un ange qui passe. W jakiej sytuacji mówi się tak? Nie wiem, coś dobrego się wydarzyło, albo właśnie wręcz przeciwnie, coś złego. Nie, obstawiam coś dobrego. O, teraz właśnie anioł przeszedł. No, piękna kobieta, przeszła taki francuski szyk. Ewidentnie mam jakieś skojarzenie z Dziewicą Orleańską. Myślę, że to jest jakiś poziom oświecenia i indywidualizmu francuskiego. Znaczy, z jednej strony może być, że anioł przeszedł, ktoś piękny przeszedł, a z drugiej strony jest to może taka też historia duchowa, że gdzieś poczujemy jakiś taki powiew anioła. Kojarzy mi się to z taką sytuacją nagłego olśnienia, ale też takiego złagodzenia sytuacji. Że przeszedł anioł? Myślę, że jak się coś wydarzyło w życiu dobrego. Jak coś się rozwikłało nagle. W polsku to oznacza cisza, jak makiem zasiał. Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat. Wymiana wiedzy i doświadczeń. Francuzi mówią, że można kogoś wsadzić na statek. Jak to będzie brzmiało po francusku? Monter quelqu'un en bateau. I kiedy tak mówią? I wysłać daleko, posłać w diabły na przykład. Pięknie mówią Francuzi. Odprawić gdzieś daleko. Na drugi koniec świata. Albo do Siemian nad Iławą. Wysłać go w kosmos na przykład, tak? Bo mamy go dosyć. Wsadzić sam wejdzie. Jak lubi pływać. No, czy niech spada, nie spływa stąd. Żegnam. Nie brzmi to miło. Chyba kogoś mamy dosyć i chcielibyśmy, żeby sobie odpłynął jak najdalej. Dobrze? Dobrze myślę? Ciekawe. Mamy parę osób, które byśmy wsadziły na statek, pomachały, pożegnały grzecznie. Niech spada. I czyli, że niech spada. Kiedy chcą zrobić komuś kawał. Nie możesz odkryć nowych oceanów, dopóki nie masz odwagi stracić z oczu brzegu. Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej, młodzieży, niezawodowej edukacji dorosłych. Warmia i Mazury oczywiście. Warmia, Mazury oczywiście. Warmia i Mazury oczywiste. Warmia i Mazury oczywiste. Warmia i Mazury oczywiste. Warmia i Mazury oczywiste. Warmia i Mazury oczywiste.
Warmia i Mazury oczywiście. Warmia i Mazury oczywiście. Warmia i Mazury oczywiście. Warmia i Mazury oczywiście.